Witam na tegorocznych targach AgroShow. Prezentujemy nową generację, drugą generację kombajnów Lexion, żeby tutaj odzwierciedlić szereg zmian, jakie w przeciągu 25 lat nastąpiły. Prezentujemy również obok Lexiona 480, który wyposażony był w silnik o mocy nieco powyżej 350 koni, zbiornik ziarno 10,5 tysiąca litrów, standardowy układ czyszczenia oraz standardowy siekacz. Generalnie tutaj druga generacja kombajnów Lexion z flagowym modelem 8900. Charakteryzuje się ten model mocą 790 koni mechanicznych. Pojemność zbiornika w tym modelu ma pojemność aż 18 tysięcy litrów oraz imponującą prędkość wyładunku 180 litrów na sekundę. Oczywiście zupełnie nowy jest układ omotowo separujący o nazwie APS Synflow Hybrid, dzięki czemu też zyskujemy szereg aktywności, jeżeli chodzi o układ omotowo właśnie separujący. Generalnie, jeżeli popatrzymy sobie na rozwój, też widzimy przyrząd roboczy przy starym kombajnie o szerokości 7,5 metra, co w tamtych czasach był też bardzo dużym headerem. Na dzień dzisiejszy prezentujemy z tym największym modelem przyrząd roboczy o szerokości 13,8 metra. Oczywiście, żeby kombajn spełniał jak największą wydajność oraz największą efektywność, bardzo ważne są też koszty. Dlatego też tutaj systemy wspomagania operatora są bardzo ważne i tutaj w nowoczesnych maszynach bardzo duży nacisk się kładzie na to, żeby odciążały operatora i zwiększały efektywność kombajnu. Taką perełką na torcie jest system CEMOS Automatic, który to system sam automatycznie reguluje prędkością jazdy kombajnu. Sam zmienia ustawienia wszystkich elementów roboczych, to znaczy układu omotowego, czyli szczelinę na klepisku, obroty bębna mucącego, segment klepiska, jeżeli jest wychylny, obroty rotorów, klepiska pod rotorami, obroty wentylatora, otwarcie sita górnego, sita dolnego. Operator jedynie musi ustawić, co chce, w jakiej strategii pracować. I w tym momencie kombajn automatycznie dąży do tego celu. Dzięki temu systemowi mamy pewność, że kombajn jest w pełni wykorzystany i eliminujemy tak zwany czynnik czy błąd ludzki, bo często tak naprawdę operator jest tutaj, musi się skupić na tym, a w tym momencie bardzo mocno go odciążamy. Dzięki temu potencjał zainstalowany na tej maszynie może być doskonale wykorzystany. Jeżeli chodzi o koszty, to też bardzo ważne jest oczywiście zużycie paliwa na hektar czy też na tonę zebranego materiału, dlatego bardzo ważne jest, że w nowych kombajnach silniki pracują na 1800 obrotów na minutę. Dzięki temu oczywiście zużycie paliwa w tym momencie znacząco się obniżyło i również każdy kombajn Lexion wyposażony jest w system Dynamic Power, czyli system zarządzania mocą silnika, który też pozwala zaoszczędzić, kiedy jest moc niepotrzebna, odpowiednią ilość paliwa. Czyli tutaj, jeżeli chodzi o ten model hybrydowy, to jest największy model, ale tak naprawdę bardzo duża rewolucja dotyczy też kombajnów klawiszowych i tutaj też obok namiotu stoi model 6900 z nowym, całkowicie nowym układem omotowo-separującym o nazwie APS Synflow Walker. Oczywiście to niewiele może mówić, jak ktoś jest zainteresowany, to oczywiście wszyscy służymy tutaj pomocą, żeby to do szczegółach wyjaśnić, ale tak naprawdę największą zaletą dla klienta z tego systemu jest to, że kombajn klawiszowy jest o 25% wydajniejszy w stosunku do poprzedniej generacji. Czyli tutaj naprawdę bardzo duży rozwój, jeżeli chodzi o kombajny klawiszowe. Także tutaj patrząc na te dwa kombajny, na wyposażenie, kabinę, na obsługę, na systemy prowadzenia, no to widzimy, jak na przestrzeni tak naprawdę zaledwie 25 lat ta technika się bardzo mocno zmieniła. Oczywiście to między tymi kombajnami jeszcze był szereg innych zmian, mniej widocznych, ale tak naprawdę w tym roku to jest rewolucja, jeżeli chodzi o kombajny zbożowe serii Lexion.